Dobry. Dobry. A co pan tutaj robi? A latam sobie dronem. Aha. A kamerę to ma? No ma. A jak szybko to lata? Jakieś 45 na godzinę. A szybciej nie może? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy z tego bąka można wydusić troszeczkę więcej? Mam tu na myśli jego osiągi, jeżeli chodzi o lot. Czy można poprawić chociażby troszkę jego prędkość, jego stabilność, jego głośność? I znalazłem rozwiązanie. Są to 3-łopatowe śmigła do Mavica Mini. Bardzo sceptycznie podchodzę do tego typu rozwiązań, dlatego że ja jestem raczej zwolennikiem rozwiązań oryginalnych. Natomiast no, nie mogłem się oprzeć, żeby nie spróbować. Chociażby na próbę założyć i zobaczyć, czy to faktycznie się sprawdza. Producent tych śmigiełek deklaruje, po pierwsze, cichszy lot, stabilniejszy lot podczas silniejszego wiatru oraz zwiększony ciąg. Przeprowadzę 2 testy. Pierwszy test będzie na śmigłach oryginalnych, które już mam założone od dłuższego czasu. Drugi test oczywiście po zmianie na śmigła 3-łopatowe będziemy sprawdzać głośność, stabilność w locie oraz prędkość maksymalną w trybie sport, jaką uda nam się wyciągnąć z wiatrem i pod wiatr. Także zaczynamy. No dobra, słuchajcie, zaczynamy pierwszy test. Tak myślę sobie, że zrobimy sobie go, polecimy sobie pod wiatr i przełączymy go od razu w tryb sport. Jest. Słuchajcie, nie za bardzo mnie interesuje. Dobra, okej, niech sobie jest tak. No, troszkę dzisiaj wieje, więc mamy co robić. I polecimy sobie gdzieś tak mniej więcej na wysokości 10, myślę, metrów, mniej więcej. Więcej nie potrzebujemy. Dobra, no to lecimy w takim razie i zobaczymy, ile wyjdzie nam na liczniku. No to w trybie sport, lecąc pod wiatr, troszkę wieje, około 30 na godzinę, powiedzmy możemy 30 zaliczyć. 38, 39, 40, prawie 40 na godzinę. Lecąc pod wiatr. Dobra. Zawracamy. Teraz polecimy sobie z wiatrem. Od razu mamy lepszy wynik. 43, 44, 45, 46, 7. Całkiem nieźle. Dobra, to teraz się zabierzemy za wymianę śmigieł. Ogólnie śmigiełka wyglądają w ten sposób. Takie coś. Na szybko złącza. Także mocujemy do tego po odkręceniu oryginalnych śmigieł. Na pokrywy silniku musimy założyć takie nakładeczki. Mam co do nich troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ zasłonią one
wloty wentylacyjne. Może nie do końca, bo jednak coś tutaj zostanie, ale na pewno je dosyć w dużym stopniu przysłonią. W komplecie, w takim zestawie, jak sobie zamówicie, macie właśnie cztery takie nakładeczki, śrubki, no i cztery pary takich śmigiełek. No, ich jakość, to tak powiem Wam szczerze, no, nie powala. Dlatego też no, test przeprowadzam na polu, bo w razie jakby się, nie daje Boże, coś stało, to wyląduje na miękkim. Także zobaczmy, zaczynajmy. Nawet się to trzyma. Zobaczymy, czy nie odpadną. I naprawdę start. Błąd żaden jeszcze nie wywalił. Do odważnych świat należy. Dobijając do brzegu oraz końca tego odcinka, krótkie podsumowanie. Śmigła okazały się całkiem. Na początku byłem bardzo sceptycznie do nich nastawiony ze względu na ich jakość wykonania. Miałem wątpliwości co do tych nakładek, które są montowane na silniki, dlatego że ograniczają troszeczkę przepływ powietrza wewnątrz. Ciąg wygenerowany przez te śmigiełka jest troszeczkę większy niż ciąg generowany przez śmigła seryjne. Jeżeli chodzi o poziom hałasu naprawdę też był zadowalający, czyli można powiedzieć wszystko to, co deklarował producent tych śmigiełek, okazało się prawdą. Czas lotu nam się skrócił o jakieś 3 do może nawet 4 minut. To tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę i do następnego. Trzymajcie się, cześć! Thank you.